dzieciaki, to ja, Lolek, jestem tańczącym i gimnastycznym lwem, ale czasami lubię też odpoczywać. Zapraszam cię do wysłuchania mojej niesamowitej przygody. W przepełnionej zwierzętami dżungli raz na 100 lat odbywa się wielka olimpiada zwierząt, w której udział biorą wszystkie młode zwierzęta. To niezwykła olimpiada. Nikt nie wie, jakie konkurencje pojawią się na zawodach. To tajemnica. Lolkowi codziennie śni się wejście na podium i złoty medal. Jestem szybki, jestem zwinny, wygram każdą konkurencję. Lolek, wstawaj, to już dzisiaj. Dzisiaj rozpoczyna się wielka olimpiada zwierząt. Pobudka, gimnastyka krótka. Lolek zerwał się na równe nogi. Och, Stefan, dziękuję, że mnie obudziłeś. Ledwo otworzył oczy, a już pręży swoje mięśnie, robiąc rozgrzewkę. Do dzieła! Jestem gotowy! Ruszajmy! Lolek przygotowany pędzi na stadion olimpijski, na którym zebrani są wszyscy uczestnicy. Wąż Stefan, małpka Małgosia, leniwiec Leszek, widownia oraz prowadzący pan Bogdan Bóbr, który specjalnie na olimpiadę przyleciał z Europy. Witamy na wielkiej olimpiadzie zwierząt. Za chwilę zmierzycie się w czterech różnych konkurencjach. Zaczynamy pierwszą konkurencję! Oczom uczestników ukazały się setki wysokich drzew bananowców. Lolek podniósł głowę do góry. Wow, ale wielkie drzewa! Lwim oczom nie wierzę! Trenowałem skakanie na trampolinie. Mam nadzieję, że uda mi się do nich doskoczyć. Punkt zdobędzie ten, kto skacząc po drzewach nazbiera najwięcej bananów. Macie na to zadanie 5 minut. Gotowi? Do startu, start! Wyścig ruszył. Sekundy mijają. Wąż wpełzł na drzewo, ale marnie mu idzie zrywanie bananów. Przecież bez rąk tak trudno to zrobić. Leniwiec tak się rozleniwił, że po wejściu na drzewo zjadł banana i uciął sobie drzemkę. Teraz słychać tylko głośne chrapanie. Małpka Małgosia w tej konkurencji czuje się jak ryba w wodzie. Skacze po drzewach, łapiąc banany rękami, nogami i ogonem. Co ze mną? Muszę podskoczyć najwyżej jak potrafię i złapać się gałęzi. Bez trampoliny to trochę trudniejsze zadanie. Raz, dwa, trzy i hop! Lolek chwycił gałąź, ale zanim zdążył zerwać banana, runął z powrotem na ziemię. Uff, dobrze, że wszystkie małe i duże koty zawsze spadają na cztery łapy. Koniec konkurencji! Czas ogłosić zwycięzcę! I te małe, i te duże skaczą wysoko ku górze. Zwinne, szybkie i szalone to małpy! Najlepsze są one! Małpka zdobywa punkt! Wielkie brawa! Lolek drapie się po głowie.
Nie jestem najlepszy? Ale jak to możliwe? Lolek, lekko zdziwiony swoją przegraną, podchodzi do kolejnej konkurencji. Rozpoczyna się zadanie drugie. Pan Bogdan Bóbr zgubił klucz do swojego domu. Uczestnicy mają zadanie dostać się do jego środka. Zszokowane zwierzęta spojrzały po sobie delikatnie zdenerwowane. Zegar znowu zaczął odmierzać czas. Trzeba się spieszyć. Znajdę klucz i otworzę dom. Na pewno gdzieś tu jest. Szybki lew zaczął okrążać dom w poszukiwaniu klucza. Zaglądał pod każdy możliwy kamień, ale klucza nigdzie nie było. Małpka Małgosia uznała, że najlepiej do domu dostać się przez komin. Wdrapała się na dach, zajrzała do komina. Ale co to? Komin jest zajęty? Jakiś starszy pan siedział w kominie, trzymając w rękach wielki worek. Ho, ho, ho! To ja, święty Mikołaj. W zeszłą zimę utknąłem tutaj i nie mogę wyjść. Święty Mikołaj uśmiechnął się. Nie pozostało nic innego, jak wymyślić inny plan dostania się do domu. Leniwiec Leszek, kiedy zobaczył, że pod domem leży miła w dotyku, mięciutka wycieraczka, pomyślał: muszę odpocząć. I usnął. Wąż Stefan spojrzał na drzwi. Przecież pod drzwiami jest mała szpara. Uda mi się tam wcisnąć. Jak powiedział, tak zrobił. Po chwili znalazł się w środku domu, a czas na zegarze zatrzymał się. Wąż dzięki swojej gibkości i logicznemu myśleniu wygrał konkurencję. Cały stadion olimpijski był pod wrażeniem sprytu Stefana. Nawet gdybym chciał wejść do domu pod drzwiami, tak jak wąż, to i tak bym się nie zmieścił. Jestem za duży, za bardzo puchaty, za mało sprytny i za mało gibki. Lolek coraz bardziej wątpił w swoje możliwości. Przyszedł czas na trzecią konkurencję. W domu pana Bogdana Bobra stoją łóżeczka. Punkt zdobywa ten, kto najszybciej uśnie i okaże się najlepszy w leniu chowaniu. Lolek przypomina sobie słowa mamy, kiedy nie chciał posprzątać zabawek. Lolku, ale z ciebie leniuszek. I taty? Niezły z ciebie śpioch, chropisz tak głośno, że cała dżungla drży. Te wspomnienia dodają mu pewności siebie i dzielnie bierze udział w konkursie. Wszystkie zwierzęta układają się wygodnie na swoim łóżeczku. Lolek zamyka oczy, próbuje usnąć, wsłuchując się w dźwięk kołysanki. Ale miła melodia, rytmiczna! Nagle jego pazurki zaczynają wystukiwać rytm kołysanki, bębniąc delikatnie o łóżko. Nogi zaczynają poruszać się w rytm, a głowa bujać na boki. Lolek wsłuchuje się w każdy dźwięk. Wow, teraz zrobiłbym obrót, a teraz skok! Lolek w myślach tworzy już kroki. Ja chcę skakać, bawić się i szaleć! Lolka rozpiera energia, nie uśnie. Trzecia konkurencja okazuje się za trudna dla lwa. Kiedy Lolek uświadamia sobie, że nie ma ochoty na sen, tylko na zabawę, pan Bóbr ogłasza zakończenie konkurencji. Zwierzęta są zaskoczone. Tak szybko? Ale to już?
zwycięzcą konkurencji zostaje leniwiec Leszek. Jest mistrzem leniuchowania. Leniwce wiodą szczęśliwe życie tylko dlatego, że są leniwe. Brawa dla niego! Leniwiec nie usłyszał braw i owacji skierowanych w jego stronę, ponieważ spał w najlepsze. Lolek nie wytrzymuje. Chowa się pod łóżko i głośno płacze. Jego przyjaciele podchodzą bliżej. Pragną dowiedzieć się, co go trapi. Lolek! Lolek! Dlaczego się chowasz? Co się stało? Smutny Lolek rozpoczyna swoje zwierzęce zwierzenia. W niczym nie jestem dobry. Marzyłem o tym, żeby wygrać wszystkie konkurencje. Chcę być najlepszy we wszystkim. Lolku, każdy jest dobry w czymś innym. Zobacz, ja świetnie pełzam, ale zawsze marzyłem o tym, żeby mieć nogi tak jak ty. Małpka świetnie skacze, ale nie zmieściła się pod drzwiami domu pana Bobra. Leniwiec jest dobry w spaniu, ale przespał resztę konkurencji. Nie możemy być najlepsi we wszystkim. Musimy dostrzegać nasze talenty i być z nich dumni. Ale czuję, że nie jestem wystarczająco dobry. Nagle budzi się leniwiec Leszek i zabiera głos. Drogi przyjacielu, niebezpieczeństwo bycia najlepszym we wszystkim jest takie, że możemy zapomnieć, w czym tak naprawdę jesteśmy dobrzy. Małpka Małgosia dodaje od siebie. Wiesz, w czym jesteś najlepszy? W przyjacielskości! Lolek powoli wychodzi spod łóżka, ociera krokodyle łzy i dziękując uśmiecha się do przyjaciół. Po rozmowie z przyjaciółmi Lolek czuje się o wiele lepiej. Z ogromnym spokojem i uśmiechem zwierzęta podchodzą do ostatniej konkurencji. W domu pana Bobra stoi radio. Wygrywa ten, kto okaże się najlepszym tancerzem. Możliwe, że znowu nie wygram, ale to nic, będę się świetnie bawił. W końcu uwielbiam tańczyć. Pan Bóbr włącza radio. Z głośników rozbrzmiewa żywa muzyka. Lolek, kiedy usłyszał pierwszy dźwięk, zaczął wystukiwać rytm pazurkami. Nogi zaczęły się poruszać, a głowa bujać na boki. Teraz obrót i skok! Ja tańczę! Moje ciało tańczy, kiedy słyszę muzykę, samo tańczy! Lew ku swojemu zdziwieniu okazuje się być świetnym tancerzem i wygrywa konkurencję. Brawo, brawo, brawa dla Lolka, najlepszego tancerza w dżungli! Na środku stadionu pojawia się pan Bóbr. Czas na rozdanie medali i stanięcie na podium. Zwierzęta nie wygrały wszystkich konkurencji. Wątpią w to, że zajmą pierwsze miejsce. Uwaga, uwaga! Dzisiejsza olimpiada jest wyjątkowa! Zapytacie dlaczego? Bo każdy uczestnik zajmuje pierwsze miejsce. Każdy z was wygrał. Zwierzęta łapią się za głowę z niedowierzaniem. Każdy z nas jest inny. Inaczej wygląda, ma inne talenty i zdolności, ale każdy jest tak samo wyjątkowy. Każdy zasługuje na pierwsze miejsce. Dodatkowo wykazaliście się dobrym sercem, wspierając Lolka. To
piękny gest. Zatem zwycięzcami są Lew Lorek, Małpka Małgosia, Leniwiec Leszek i Wąż Stefan. Przyjaciele nieśmiało wchodzą na podium. Jesteś wyjątkowy, Lolku. Nigdy o tym nie zapominaj. A ty wiesz już, jakie są twoje mocne strony i jakie ty masz talenty? Bo to, że na pewno jakieś masz, to jesteśmy z Lolkiem pewni, prawda, Lolek? No pewnie! Dajcie nam znać, jakie są wasze talenty! Wejdź na stronę www.centrumekspresja.pl/bajki i odbierz odznakę prawdziwego zwycięzcy. Napisz też do nas wiadomość, a my zorganizujemy zajęcia taneczno-rozwojowe Roar Dance Obudź w sobie lwa w przedszkolu twojego dziecka. Do zobaczenia! Pa!